To może zaczniemy ode mnie, kobiety mają pierwszeństwo, więc tak, ja w tym roku grałam w Animal Crossing standardowo, Wiedźmina 3. Standardowo. W Unpacking przeszłam grę. Faktycznie, fantastyczna gra. Bardzo fajna. Moi kochani, czy macie takie czasami uczucie w życiu, że jesteście na teście, że teraz w tych sekundach twoje życie zostanie ocenione? Pewnie kradzione. Ej, ale tak całkowicie bez hejtu, Damian. Mógłbyś mi wytłumaczyć, po co kupować więcej niż jednego Switcha? Serdecznie zapraszamy na materiał, w którym opowiemy, w co graliśmy przez ostatnie 6 miesięcy. Disco Elysium ukończone niedawno, fantastycznie, wspaniały. Zagram chyba jeszcze raz. No i grałam z tobą w It Takes Two. Faktycznie. I to tylko tyle w 6 miesięcy? A ty w co grałeś? To ja wam teraz opowiem, w co ja grałem. Nic nie jest? Pokaż się, bo myślę, że cię bije. Tu jest kanapa, tu mamy ten. Możemy robić stanty. O kurwa. Różni są ludzie, więc chciałbym także, żeby prócz oglądnięcia dajcie swoje spostrzeżenia. To będzie najlepsze dla was. Dzięki. Mamma mia. Hola Madonna. Hola Madonna. Ale wielka lista. To się do mojej... A to nie widać. Do mojej nie to pokazuj. Się nie umywa. Spoilery. Zawiodłem się na grze pod tytułem Piąstka. Moi kochani, ona bardzo mi przypomina właśnie wydarzenia z ubiegłego roku, jakim była Narita Boy. Fajnie wyglądająca, naprawdę, naprawdę taka gra, która mogła być hitem, ale niestety ten sam problem co Narita Boy. Czyli eksploracja nie jest tak dowolna, jakbym sobie to wyobraził, co spowodowało, że czułem się prowadzony za rękę, a może nawet za piąchę. No wiecie, the fist. Eksploracja i walka to są dwie najważniejsze części gry, no więc jak wypadła walka, no tak samo źle, ponieważ tak jak w Narita Boy opiera się ona na tym, że czerwony atak walczy z czerwonymi przeciwnikami, a żółty atak walczy z żółtymi. 1000 razy to widziałem i Fist po prostu wpadła w kategorię gier takich nieoryginalnych, oklepanych, no i niestety mi się nie podobała. Ale miała bardzo ładną grafikę i fajny pomysł. Zaraz potem sięgnąłem po jeden z najfajniejszych, bezmyślnych doświadczeń, jakie możecie sobie zrobić, w ogóle przeżyć, poczuć. I jest to Earth Defense Force 5. Ja uwielbiam tą serię, kocham ją. Jeżeli lubicie bezmyślną rozpierduchę, taką naprawdę bezmyślną, gdzie po prostu walimy bez ograniczeń, to Defense Force 5 jest super. I jest to też pierwsza część, która właśnie ma grafikę next genową. No, nie chodzi mi o PlayStation 5, chodzi mi o PlayStation 4. Super Earth Defense Force. Na Wii U wreszcie udało mi się ograć Xenoblade Chronicles X. Gra ta jest kolosalna, ogromna i przepiękna. Niestety historia mnie jakoś tak szczególnie nie wciągnęła. Mam na myśli tutaj pierwsze 20 godzin, ale to jest klasyczne. JRPG często mają tak, że właśnie pierwsze te godziny są nudnawe. Xenoblade Chronicles też tak ma, dopiero po jakimś czasie nabiera rozpędu. Polecam, jeżeli jeszcze nie graliście. Ale za to najlepszy JRPG zdecydowanie 2022 roku było to Shin Megami Tensei 5. Ależ ja się świetnie bawiłem przy tym pokemonowym doświadczeniu, bo tak, w tej grze kolekcjonujemy demony, fantastyczna grafika, bardzo fajny, smooth gameplay, gdzie wszystko dzieje się bardzo szybko, trochę przypominające może Personę 5, gdzie wszystko, te walki są takie nie nudne turowe, tylko dynamiczne turowe, co jest superanckie. Jesteśmy już przy lutym i wtedy jeden z was zdonował mi Gotika. Damian grał w Shin Megami Tensei 5. 5? No. Ale zazdro, też bym zagrała. Ale mam... Możesz zagrać. No ale za dużo gier muszę ukończyć innych. Muszę coś kupić. Czasu nie ma. Moi kochani, takie szybka notka. Wszyscy macie czas. To chodzi o to, jak nim zarządzacie. Ja po prostu zarządzam tak moim czasem, że po prostu bardzo ważne są dla mnie gry, a na przykład nie jest dla mnie ważne. Czas spędzony z rodziną, czas spędzony z Natalią, czas spędzony na pracy, czas spędzony na myciu się. To wszystkie rzeczy są osunięte na bok, a gry wychodzą wszystko na pierwsze. Wszystko w porządku w swoim życiu? Nie, nie jest dobrze. Moi kochani, Gothic powrócił, zrobiony przez Polaków, przez fanów. Stara grafika, retro doświadczenie, nieukończony jeszcze przeze mnie jest Gothic. Jestem na 30 godzinie, no i niestety zostało mi przerwane granie przez inny wielki hit, jakim jest Elden Ring. Ale do Gothica jeszcze wrócę, ponieważ to jest zaraz po Gothicu 2 najlepsza część Gothica. Co jest po prostu szokiem dla mnie, że w dzisiejszych czasach był ktoś w stanie tak dobrze odwzorować właśnie tym
czym był dla nas Gothic, gdy byliśmy młodzi. Good job, Polacy. Całuski. Potem nadziałem się na grę, za którą zapłaciłem 2 złote i jest to gra pod tytułem Infini. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, gdzie to się grało w przeglądarkach internetowych. Ja pamiętam, bo jestem starym dziadem. Kiedyś można w przeglądarkach internetowych było sobie włączyć jakąś grę. Ona zawsze miała dziwną grafikę i zawsze wchodziła w jakąś psychodelę. I właśnie Infini jest grą, która jest trybiutem do tych czasów. Nie poczułem się jak małe dziecko, które gra na przeglądarce od lat, a Infini mnie tam przeniosła. Jest to gra logiczna, bardzo sprytna gra logiczna, która opiera się o bardzo prostych zasadach, czyli robi dokładnie to, co gra logiczna powinna. Wydaje się być prosta, ale ma bardzo dużą głębię. Infini polecam. Jeżeli macie Switcha, to sobie ściągnijcie na, taka wiecie, na klopie, szybka tura, półgodzinna, to jest to, co lubię. Pytanie brzmi, ile z nich ukończyłeś? Jedną. Monster Boy. Narzekałem na piąstkę, a pojawia się potworny chłopak. I moi kochanie, to jest jak się robi Metroidvanie. Eksploracja, właśnie taka jak lubię, gdzie czuję się troszeczkę zgubiony, ale jednocześnie mam jakieś wspomnienia, pamiętam mniej więcej, gdzie powinienem co, gdzie pójść, co zrobić. Piękna, ręcznie robiona grafika, która przypomina nam bajki. No i do tego walka. Akurat tutaj bym powiedział, że walka jest trochę słabsza, bo jest zbyt prosta, ale prosta nie znaczy zła. Monster Boy nie kombinuje, walka jest prosta, gameplay, w ogóle wszystko wydaje się proste w tej grze, a jednak działa i jest to Metroidvania, jaką lubię. Kolejna gra na Xbox One jest to Quantum Break. Wreszcie udało mi się ukończyć Quantum Break po latach. Problem tej gry jest taki, że no niestety oni próbują być serialem, ale jednocześnie próbują być grą, ale nie wiadomo, co twórcom chodziło z tym tytułem, ale muszę przyznać, że bawię się świetnie. Gra jest zdecydowanie za krótka, a fabuła jest zdecydowanie zbyt rozciągnięta i rozrzucona, co mogłoby być problemem. Ale w sumie nim nie jest, bo wydaje mi się, że pewnego rodzaju ma ta gra czar i teraz jak już minęło trochę, wiecie, te pół roku, bo grałem w to tam w styczeń, luty, to muszę powiedzieć, że podobało mi się doświadczenie i że jest to system seller. Jeżeli macie Xbox One, to polecam wam zagrać w Quantum Break, dajcie tej grze szansę, ona jest fajna, wygląda fajnie, no i to chyba są też narodziny Ray Tracingu, z tego co mi się przynajmniej wydaje. No i nadszedł ten dzień, moi kochani, 200 godzin wywalone od razu po premierze w Elder Ringa. Jestem oczywiście fanem, podoba mi się ta gra, ma swoje wady, zrobiłem materiał, w którym narzekam, musiałem to zrobić, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest dla mnie jedna z najfajniejszych gier w tym roku. Nie najlepsza, o dziwo, pierwszy raz From Software wydał tytuł, który nie był u mnie na pierwszym miejscem. Jest to dla mnie taki trochę alarmujący znak, no bo ja zawsze From Software kochałem, nieważne co się pojawiło, czy to Sekiro, czy to Dark Souls, Bloodborne, po prostu From Software zawsze, jak to się mówi, nailed it, zawsze robili to dobrze, no a jednak z Elden Ringiem no nie pykło, ale przepiękna oprawa wizualna, bardzo fajny, smooth gameplay, wiecie, jeżdżenie na naszym koniu, który w sumie nie jest koniem, na torencie, eksploracja, walki z bossami, to wszystko było zrobione w najlepszy możliwy sposób i mi się bardzo podobała. Później na kacu, zniszczony po Elden Ringu, nie mogłem odnaleźć żadnej gry, w którą zagrać, więc trochę się plątałem i gubiłem. To też sprawdziłem pewnie z 30-40 gier, zanim nadziałem się na Blazing Chrome, który bardzo mi się spodobał. Niestety gra jest zbyt krótka, to jest ogromny minus. Ja lubię, kiedy gra jest troszeczkę dłuższa, no te przynajmniej 20 godzin musi dla mnie gra mieć, żebym się dobrze w nią ograł. No Blazing Chrome jest krótki, ale fantastyczny, piękny pixel art, taki throwback do Kontry, super. Potem rzuciłem się na Turoka 2, którego kiedyś dawno temu ukończyłem, ale chyba z kodami i uszukiwałem, więc nawet nie wiedziałem, nie pamiętam za wiele. Nawet nie pamiętałem, że zwiedzamy jakieś statki kosmiczne. Tak jest w tej grze. Turok 2 na Switchu, fantastyczny, bardzo dobrze wyglądający. Po prostu nic, tylko grać, moi kochani. O, teraz mamy tytuł, który mnie zaskoczył. Inscription. 10 godzin zajęło mi ukończenie. Jest to gra, która ma naprawdę dobry pomysł. Jest to karcianka, tak naprawdę, ale w gruncie rzeczy to nie jest karcianka, tylko to jest escape room. Próbujemy uciec z pokoju, w którym jesteśmy zamknięci, ale musimy grać z kolesiem, który jest na środku. Niesamowita atmosfera, bardzo dobra karcianka. Po prostu za każdym razem, gdy gramy w karty, czujemy tą małą adrenalinkę, że właśnie może się uda wygrać. Oczywiście się nie udaje, trzeba to zrobić ze 100 razy, zanim nam się uda, ponieważ ta gra jest roguelike, gdzie musimy ją powtarzać w koło i w koło. Super, dałbym jej 10 na 10 i na pewno zrobię preorder, ponieważ wiem, że już niedługo wychodzi w wersji fizycznej. Jak na razie jest tylko dostępna, jak na PC, digital. Boom. O mój Boże, mój prezent na urodziny. Niedługo mam urodziny i właśnie zażyczyłem sobie na urodziny Death Door. I tak, Death Door do mnie trafi. Ukończona digitalowa wersja.
super, naprawdę fajna, taka kurczę Zelda podobno. W dzisiejszych czasach takich gier jest multum i bardzo ciężko jest im się wybić, no ale Dead Door jednak się udało. Stylistyka grania krukiem, ale to nie jest chyba highlight ta stylistyka. Myślę, że highlightem jest walka. To jest jedna z tych gier, gdzie walka jest tak dobrze zrobiona, że mogłaby konkurować z takimi grami jak Dark Souls. Walki z bossami są bardzo wymagające od nas umiejętności, wymagające skupienia, wymagające opanowania niektórych ruchów. To jest to, co ja właśnie lubię w tego rodzaju grach. Potem nadziałem się na tytuł, który nazywał się 12 minut. Ty, a ile grałeś w 12 minut? Zgadnij. Ile ci zajęło? Zgadnij. No myślę, że... Nie no, z 2 godziny, z 3 godziny, bo prawda jest taka, że 12 minut to jest cykl, który powtarzasz w koło. To, co zachęciło mnie do tego tytułu, było to, że gra w nim Daisy, nie pamiętam jej nazwisko, Daisy Ripley, dziewczyna, która grała w Gwiezdnych Wojnach, główną rolę w najnowszych. William Dafoe również się pojawia w tym, więc pomyślałem, z taką obsadą gra musi być fantastyczna. Koncept jest niezły. Mamy rzut taki z góry i nasze zadanie w grze polega na tym, że musimy ocalić naszą ukochaną przed mordercą, który za każdym razem próbuje. Jesteśmy w tej utknięci w takiej lupie, że w koło to się dzieje. I 12 minut jest fajne i ma bardzo fajny koncept. Musimy uratować naszą ukochaną przed mordercą, przed Williamem Dafoe. Goblin! Ulala. My musimy rozszyfrować, jak go powstrzymać. Oczywiście trzeba tą grę przejść kilka razy i za każdym razem te 12-minutowe sekwencje się powtarzają, a my musimy próbować coś zmienić. Fajny koncept, niestety no... Myślałem, że będzie coś bardziej oryginalnego i że coś, nie wiem, niesamowitego i zwariowanego się wydarzy w tej grze, a tak nie było. Tak. I mamy na to 12 minut. Oczywiście no, za pierwszym razem trwa to 3 minuty i po mnie, nie? Ale nie udało mi się zrobić tego jak tak to jak to mówi się, ćwiczenie czyni mistrza. Tak. Mhm. Albo sprawdzić na internecie i przejść za pierwszym razem. Potem oczywiście przykuło moją uwagę piersi. Ja nie wiem, czy wiecie, łatwo jest mi się nadziać na piersi. Nie wiem, jak do tego dochodzi, nie mam zielonego pojęcia, ale pewnie to są te czeluścia internetu, które na mnie działają. I tak trafiłem na Bloodspell. Chińska produkcja, która tylko i wyłącznie próbuje skopiować Dark Soulsa, ale wszystko jest posypane wielkimi piersiami. No, ukończona 3,5 godziny. Niestety nie była to najdłuższa gra, ale... Jakbyście chcieli poglądać cycki, to polecam. Taka podróba. Naprawdę podrobiony Dark Souls. Tam nie ma jakichś tam wyjątkowych tych, nie wiem, jakichś... No nie ma niuansów, których jeszcze nie znacie, ale jak chcecie popatrzeć na cycki i powalczyć z bossami, to zapraszam. Widzę, że zagrałeś w najlepszego klasyka bollywoodzkiego, Rawan. Skąd masz taką fajną grę? Z internetu. Wow, i co nie sądzisz? To jest najlepsze, najlepsze gra w twoim życiu, prawda? To jest najlepszy film, jaki zrobiliśmy lepsze na tym kanale. Lepsze niż Bloodborne. Następnie z Natalią udało nam się zakupić Rewana z eBaya, najdroższa gra na PlayStation 3. Zajęło nam to 20 minut przejście całej. No niestety nie było to najlepsze doświadczenie, ale było to jakieś doświadczenie, prawda? Na pewno będę pamiętał tę grę do końca życia, ponieważ nigdy w życiu nie zapłaciłem tak dużo za grę, żeby tak się źle bawić. Ale jest. Nie wiem czemu, gra, której nie ukończyłem, ale zacząłem grać, 20 godzin wtopiłem w Assassin's Creed Valhalla. Nie podoba mi się ten Assassin's Creed, niestety ma wszystkie mechaniki tak oklepane i tak nieznane, że no nie było żadnego zaskoczenia, nawet fabularnego nie było, ponieważ w pierwszych 10 minutach tak dużo się dzieje, że normalnie zajęłoby to 10 godzin w normalnej grze, ale tutaj nie, tutaj chodzi o to tylko, żeby jak najszybciej wrzucić nas w ten świat i żebyśmy biegali asasynem i zbierali znajdźki, nie wiem, zasoby, wspinali się na wieże. Assassin's Creed stał się symulatorem odkrywania mapy. Niestety nie pykło. Dead Door zrobił na mnie ogromne wrażenie, więc szybko zacząłem szukać czegoś, co mogłoby być substytutem. I udało mi się znaleźć, o dziwo, tak samo dobry tytuł i jest to Tunic. Jasna dżuma, moi kochani, gdzie jest wydanie fizyczne, ja się pytam. To jest gra, która jak najbardziej powinna być przez wszystkich was ukończona. Jest super, jest piękna, jest cute, gameplay jest dobry, walka jest taka sobie, troszeczkę taka zbyt powolna dla mnie, dlatego właśnie bardziej mi się podobał Dead Door niż Tunic, jeżeli miałbym kogo wybrać tutaj zwycięzcę. Zdecydowanie eksploracja jest zrobiona lepiej. Widzę, że twoja lista jest wybrakowana. Jak to? Czemu nie ma tu Animal Crossing? Bo ja nie gram w ch**owe gry. Czy wyglądam się na kogoś, kto ma cipkę? Ale Animal Crossing, nawet Mike Tyson gra w Animal Crossing. Nie ma, dlatego z cipkę ma między zębami. To Mike Tyson. Elijah Wood też gra w Animal Crossing. Mike Tyson. No. Tu pojawia się hit, moi kochani, 10 na 10, gra, która zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że nie byłem w stanie tego pojąć, ponieważ ona była grą roku i jest to
It Takes Two. Jak to się wydarzyło, że gra na dwojga w koopie była lepsza od Elden Ringa dla mnie? To jest dla mnie szok. To jest jeden z kilku tytułów, który wydaje mi się, że był lepszy niż Elden Ring. It Takes Two robi wszystko, co koop powinien robić. Bo oprócz tego, że razem musimy grać w grze, to jeszcze musimy tu na kanapie siedząc, musimy dyskutować, rozmawiać. Interakcja między nami jest bardzo mocna. Wow, nigdy tak dobrze mi się nie grało w grę w koopie. Też wiele gier nie ukończyłem w koopie, więc mogę się mylić. Może są lepsze gry właśnie w koopie, ale It Takes Two jest na pierwszym miejscu dla mnie. Niestety Natalii się ta gra nie spodobała, ponieważ Natalia jest noobem i nie lubi skakać. Jak można nie lubić skakać? Proszę was. Damian uwielbia gry platformowe, ja niestety nie, więc granie w It Takes Two razem nie wychodzi nam zbytnio, ale on się bardzo cieszy, kiedy z nim gram, więc skończę na pewno. Serce mi boli, jak to mówisz takie rzeczy, na dobre. Ja tam się nie lubię ruszać, lubię jeść pączki. Ja wiem, zawsze misjonarz, zawsze misjonarz. No jak to? Fajnie jest pracować w sklepie i chwalić się nie swoim. I tu zaczynają się ciekawostki. Ghostwire Tokyo, jedno z największych zaskoczeń tego roku. Byłem totalnie przygotowany na Walking Simulator, może z fajną atmosferą, a okazało się bardzo wiele. Włączyłem grę i jestem zdziwiony. Pierwsza godzina grania jest nie najlepsza. Gra nie robi na mnie praktycznie żadnego wrażenia, ponieważ mam ciągle uczucie, że to będzie takie wodzenie za nos. Chodź tutaj, bij się z tymi dwoma, teraz chodź tutaj, bij się z tymi dwoma. Nie, myliłem się, bardzo się myliłem. To jest jedno z największych zaskoczeń tego roku. Bardzo mi się podobała i to jest gra z otwartym światem. Robi dokładnie odwrotność tego, co robi Assassin's Creed, czyli jest grą z otwartym światem i jest oryginalna. To jest niesamowity przełom, ponieważ ja nie lubię gier z otwartym światem, a właśnie Ghost mi się spodobała i grało się w to soczyście. Fabuła jest świetna, grafika jest dobra, może walki z tymi bossami nie są aż tak fajne, ale są ciekawe, mają system, którego nie znałem i mi się podobało. Potem wraz z Natalią udało nam się ukończyć Unpacking, niestety 2 godziny to nie jest czas, który ja bym oczekiwał od gry, za którą zapłaciliśmy tyle pieniędzy, tym bardziej, że zrobiliśmy sobie preorder z limited runa gry fizycznej właśnie Unpacking. Gra Unpacking, bardzo fajna gra, chillowa, rozpakowujemy pudełka, wprowadzamy się jako jakaś postać, nie powiem jaką, może to jest Angra, bez spoilerów, i dowiadujemy się historii tej osoby, co jest niesamowitym konceptem. Trochę za krótka. Niesamowita. Po skończeniu czułem się, jakbym znał główną bohaterkę gry, chociaż nigdy jej nie widzimy, ale uczymy się bardzo wiele z jej przedmiotów. Fajnie się rozpakowuje te wszystkie rzeczy, podobało mi się to. Jakby miałem z tego jakiś taki ubaw, ale żadna piosenka, żaden utwór muzyczny muzyka mi się nie przypadł do troszeczkę gustu. Faktycznie. A ja miałem wrażenie, że to właśnie będzie taki jak Coffee Talk, że po prostu muzyka to będzie ten na samym froncie i że będę chciał nawet włączyć tą grę tylko po to, żeby posłuchać jakiś kawałek i sobie porozkładać rzeczy. No nie wiem. Tak jakoś DJ dał tego. Zgadzam się. Mogłaby być lepsza muzyka, mógł to fakt. Sam Eminem pójść, Lirojek mały nojek. Nadciąga grabarz! Z progu powstał, ci wrog cię obrócić, zanim jeszcze zdąż ten kawałek zanudzi. Liroj po prostu tak na mnie działa. Wow, faktycznie. 2 największe rozczarowania w tym roku. Zdecydowanie będzie to niestety Abe Oddworld. Wyszła 3 część, ta prawdziwa kontynuacja naszego ukochanego Abe'a. Złamane serce. Ja wiedziałem to już po traileru, że widziałem, że to już coś jest nie tak, ponieważ ta gra za bardzo, jakby jakiś był taki nacisk, nie wiem czy to twórców, czy kogo, ale żeby zrobić Abe'a akcją. No nie, to tak miało nie być. Abe zawsze była o atmosferze, zawsze była taką grą z gdzieś czuliśmy się, wiecie, oppressed. My nie jesteśmy uciekającymi, robiącymi salta jakimś kolesiem. My jesteśmy bardzo delikatnym stworzeniem, które próbuje uciec z niewoli. To było straszne, to było... No ale nie ta gra, w tej grze jesteśmy motherfuckerem, który robi podwójne salta, ucieka przed bombami, w ogóle wow, jestem cool. To nie jest to, co oczekiwałem. Gra jest do kitu i nie udało mi się jej ukończyć. Widziałam, że grałeś w Medium! Nie podobała mi się. Jak to mówią, tak, wiecie, po angielsku taka Medium ta gra była. Lagom. Mam tyle do powiedzenia o Medium, moi kochani, nawet nie wiecie, nad nie gdzie zacząć, nie? To jest największe rozczarowanie tego roku dla mnie osobiście. Ja byłam rozczarowana, co dopiero właśnie. Ty! Zacznijmy od początku. Kolejny zawód.
5 godzin niestety gra trwała. To jest za krótko. To jest UNO. Ale nigdy nie miałem tak, że włączyłem grę i normalnie przez pierwszą godzinę myślałem, że znalazłem moją ulubioną grę wszechczasów. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie i naprawdę jakoś pociągnęła za jakieś struny w moim ciele. Gra Medium. Jasna cholera. W ogóle muzyka do tej gry jest zrobiona przez kolesia, który robił muzykę do Silent Hilla, więc gdzieś tam czujemy Silent Hilla. Wrażenie jest takie, że gramy właśnie grę w survival horror w Polsce. Wow, w czasach takich komunistycznych. Ta gra naprawdę udało jej się odwzorować to, co jest przerażającego w naszym kraju w dzisiejszych czasach. Właśnie ta komuna gdzieś tam chowająca się pod stołem. Wow, to było naprawdę niesamowite doświadczenie i przez pierwszą godzinę myślałem, że znalazłem grę roku. Niestety się myliłem, gra ta zmienia się, niby ma być przygodówką, ale zmienia się w walking simulator. Tak naprawdę tylko chodzimy z jednego świata do drugiego przez lustro i podnosimy jeden przedmiot, używamy go gdzieś, otwieramy drzwi i tak przez 5 godzin. Fabuła też jest do kitu. Wow, jest to straszne, że ta gra tak się skończyła. Ale zaraz potem udało mi się znaleźć Huntdown, który przypominał mi właśnie Blazing Chrome. Był lepszy. Gameplay w Huntdown jest lepszy, jest bardziej dynamiczny, trochę nowocześniejszy, co może być plusem i minusem, zależy jaki macie gust. Ja uważam Huntdown za trafny tytuł, fajny i powinniście na zdecydowanie go mieć w swojej kolekcji i powinniście w niego zagrać, bo jest to gra fajna, jest naprawdę fajna gra. Trochę krótka, 6 godzin mi zajęło, jedno posiedzenie. Później z Natalią spróbowaliśmy horroru, który nazywa się At Dead of Night. Nie podobał mi się ten horror, niestety jest zbyt prosty, bardziej to jakieś takie doświadczenie chyba dla młodszych, też ten koleś, który nas ściga, nie jest straszny i wszystko jest oparte na takich jumpscare'ach, czyli on po prostu próbuje wyskoczyć za rogu i nas wystraszyć, a takie wiecie. I fajne, myślę, że jeżeli macie kogoś młodszego w domu i chcielibyście spróbować z nim, to taki horror fajowski, no taki trochę gęsia skórka, ale dla nas, dla mnie i Natalii raczej po prostu czuliśmy nudę, czasami się wystraszyliśmy, po godzinie znieczulica, it was okay. Wow! Jak byłem młodszy, to potrafiłem włączyć grę, taką jak na przykład GTA 3 i po prostu przez 5 godzin grałem, nie robiąc żadnej misji, jedynie rozwalając wszystkie samochody bazuką, robić rozpierduchę i sprawiało mi to ogromną radość. Myślałem, że już nigdy nie znajdę takiej gry, która właśnie takie uczucia we mnie wyzwoli. No i się myliłem, ponieważ jest gra na PC, niestety jest tylko digital, jest to gra Teardown. Rozwałka na maksa, nie widziałem czegoś takiego. Silnik w tej grze graficzny jest wow, robi ogromne wrażenie, ponieważ możemy zniszczyć wszystko. Wszystko się rozpada na części, każda cegłóweczka wytwarza się ogień, dym, który zachowuje się jak prawdziwy, osadza się na suficie. Wow, rozpierducha w tej grze znowuż nabrała dla mnie sensu i spędziłem 10 godzin, ukończywszy grę, właśnie na rozwalaniu wszystkiego. Niestety gra cierpi na okropne misje, totalnie silnik jest świetny i w ogóle fajnie się prezentuje, ale tak jakby nie mieli pomysłu, co zrobić z fabułą, więc no, jesteśmy kolesiem, demolką, wynajmują nas, żebyśmy robili misje. No i na początku te misje są po proste, zniszcz coś, ale potem zmieniają się w typu utop 5 samochodów, więc musimy, na czas wszystko jest, więc musimy jak najszybciej te, nietrafne, ale fajna, ukończona. Następnie zagrałem w Poppy Playtime 2. Jest okej, moi kochani, nie jest to hit nad hity, ale jest spoko. Pierwsza część mi się podobała bardziej i tak jak pierwsza część, to też jest za krótkie, na godzinę gra. To takie doświadczenie dla młodszych, który w ogóle jest super znienawidzony przez rodziców w Polsce, że Poppy namawia dzieci do morderstw. Bzdura, ta gra jest spoko. Taka no, co taki horror, chodzimy po lokacjach i próbują nas wystraszyć. Jest okej. Jak to wszystko z donate'ów kupowania, to się nie liczy. Mnie jak zwykle nie interesuje ilość kupionych gier, ale ilość Przeszedniętych do miejsc końcowych. Oh my god. Następnie wraz z Natalią spróbowaliśmy Stanley Parable Deluxe. Ja Stanleya Parable przyszedłem dawno temu, właśnie jak tu pamiętam, że się pojawił Steam i te jedne z pierwszych gier, to właśnie był Stanley Parable na silniku Half-Life'a. No, gra jest bardzo dziwna i możemy ją przejść kilka razy i za każdym razem możemy dokonać innych wyborów i dzieją się różne rzeczy i to jakby wygląda, jakby gra grała z nami niż my grą. Tak, no, się gra, czuję. Gra się bawi naszym kosztem, nie? No. Co jest fantastyczne, jeżeli jesteście znudzeni już tymi samymi grami co zawsze. To wam się Stanley spodoba. Jeżeli szukacie czegoś świeżego, innego, może nie do końca takiego klasycznego grania, ale Stanley to jeżeli jest jeżeli szukacie doświadczenia, to na pewno je tam znajdziecie. Hipsterskiego doświadczenia. Mhm. Fajna gra. Jest.
Wraz z Natalią zagraliśmy w Gregory Horror na PlayStation 2. Za krótka, całkiem fajna. Zrobiliśmy materiał o tym, więc jakbyście chcieli pójść, aby wiedzieć coś więcej, to zapraszamy. Gra, której jeszcze nie ukończyłem, a właśnie w nią gram i myślę, że jestem gdzieś już zaraz koło połowy, jest to Yakuza Like a Dragon. Wow! No, nie sądziłem, że Yakuza może po tak wielu częściach jeszcze wrócić silniejsza i lepsza, ale tak się stało. Walki turowe naprawdę wyszły na dobre tej serii i powinni się tego trzymać. Wiem, że dużo ludzi nie lubi walk turowych, ja jestem fanem walk turowych, lubię taki wolniejszy gameplay, taki, w którym sobie mogę chrupnąć chipsa podczas grania, a nie taki, gdzie mam zajęty joystick. Szczególnie jeżeli mówimy o JRPG-ach, gdzie najważniejsza jest historia, klimat, a nie sama walka. No i Yakuza myślę, że zrobiła to fenomenalnie. Walki w niej są właśnie takie, jak lubię, czyli to, co robi Shin Megami Tensei, to, co robi Persona 5 i teraz właśnie jeszcze do tego doszła Yakuza. I to są trzy najlepsze JRPG-i, w jakie możecie aktualnie zagrać. Polecam, Yakuza, fabuła. No i teraz mamy kilka najciekawszych chyba tytułów, bo najlepszym tytułem w tym roku dla mnie był Psychonauts 2. Ja wiem, że to nie jest tytuł, który wyszedł w tym roku, to jest tytuł, który wyszedł tam, nie wiem, z 2 lata temu, ale no ja zagrałem w niego teraz. Niestety możemy ukończyć wszystko w tej grze w 25 godzin może, no a mi akurat zajęło 20, ale to nic. 25 godzin to i tak jest fajny czas. Gra Psychonauts 2, wow, jak mi się zaskoczony jestem. Nigdy nie widziałem gry, która jest kolektokonem, gdzie zbieramy przedmioty, wiecie, biegamy, skaczemy po platformach, jak to w platformówach, z tak dobrą fabułą. Bo zazwyczaj kolektokony mają fajne te, wiecie, skakanie, ale no ta gra po prostu zamiotła, bo nie dosyć, że jest najlepszym kolektokonem w skakaniu, to ma jeszcze dobrą fabułę, fajne postacie, niesamowitą grafikę, fajny świat. Wszystko w tej grze jest po prostu najlepsze, no. Jest to zwycięzca w kategorii kolektokonów, zrobiony też jest materiał o tym. Kolejne zaskoczenie tego roku jest to Kena, Bridge of Spirits, jasna dżuma. Włączyłem grę i tak jak Ghost Ride, to się nazywało, włączyłem ją i myślałem, że to będzie takie doświadczenie bardzo mi znane i że dokładnie przewidzę, co ta gra będzie próbowała zrobić. Kiedyś była taka produkcja na PlayStation 3 i na Xboxa 360, która nazywała się Overlord, gdzie my jesteśmy jakby takim lordem i mamy małych minionsów i tych minionsów używamy, żeby te minionsy nosiły dla nas przedmioty, naprawiały mosty dla nas, my przechodzimy, nie wiem, stawiały kamienie, po których możemy skakać. No i ja sądziłem, że Kena będzie właśnie próbowała być takim Overlordem. Jest to gra indie, więc pewnie kiepsko to wyjdzie. No i takie te pierwsza godzina właśnie jest. Mamy skok, nosimy jakieś te ludki, noszą nasze przedmioty. O mój Boże, ale się myliłem. Ta gra ma jeden z najfajniejszych gameplay, jaki w ogóle w tym roku mi się udało spróbować. Jest magiczna. W ogóle wygląda jak bajka Disneya, co jest w ogóle wow, nie? To jest zrobiona gra indie przez małe studio, a wygląda jak produkcja Pixara. Wow! Nie, mogę wychwalać cały dzień. Po prostu ta gra jest dobra. Ender Lilies. Niestety Metroidvania, która próbuje za bardzo być Hollow Knightem, widać to, czuć to po prostu po gameplayu. Taka sobie, grafika całkiem fajna. Zrobiłem preorder z Limited Runa, więc czekam na wydanie fizyczne moje, które przyjdzie. Myślałem, że będzie lepiej. Naprawdę się trochę nawet napaliłem, że to będzie jakaś fajna Metroidvania, no ale niestety aż tak fajna nie jest. Aktualnie ogrywam Disco Elysium i to jest ta wersja Final Cut, która jest chyba najlepszy CRPG, jaki jest dostępny. Chyba to i Divinity 2, nie ma lepszego. Więc jeżeli chcielibyście spróbować dobrego CRPG-a, siąść na kanapie wygodnie i coś pograć, takiego wiecie, bardzo książkowego, to Disco Elysium robi robo. Jest wow. Ja ukończyłam Disco Elysium przed Damianem. Ole się od razu chwalić zaczęła, ulala, że przede mną. Dobra, ja grałem. To nie były zawody, wygrałam. Ja grałem w Disco Elysium przed tobą, ale nie grałem w tą wersję Director's Cut, więc nie miałem całego... Final Cut, sorry. Mm-hmm. Nie miałem tego udźwiękowienia całego, który bardzo pomaga, bo no, jak ja długo dużo czytam, szczególnie na Switchu, na sraczu, to zasypiam. Śpisz na kiblu? Nie zdradzaj swoich sekretów! Dla mnie właśnie największą wadą Disco Elysium było to, że nie było udźwiękowienia i że nie było aktorów, którzy czytali te teksty za mnie, bo jestem leniwym, starym człowiekiem. Ja lubię audiobooki, książek nie czytam. Bandzio okrośnie, tak leniwym. Wypraszam sobie, takich rzeczy nie mów, bo ludzie później oglądają. Poważnie? Nie, to będzie ładnie zrobił. A właśnie Final Cut, który się pojawi na Switcha, no i do tego jeszcze jest handholdowy, więc mogę sobie do roboty zagrać tam, zagrać w mecze, wiecie. Mm-hmm, to jest bardzo, bardzo, mm-hmm. bardzo fajne, tym bardziej, że to jest taka bardzo gra, która przypomina audiobooka, taką no, książkę, nie? No a książki najlepiej czyta się na klopie, w łóżku i w mecze, no i w robocie. No i dlatego teraz ukończę Disco Elysium i idzie mi naprawdę nieźle. Disco Elysium wywarło na mnie ogromne wrażenie, to był mój pierwszy klasyczny RPG, tam nie licząc Wieśka, ale tam się walczy, no a tu się nie walczy. Klasik, nie? Klasik. Ocena jakąś da? No, 10 na 10.
Unpacking? I muzyka jest fantastyczna. O, muzyka jest fantastyczna. To też mogę powiedzieć. Unpacking, jaka ocena? 9 na 10. Mogła być lepsza muzyka i trochę dłuższa powinna być. Wszystko za krótkie dla ciebie. Ale wiemy, co nie jest za krótkie w tym domu. My friend Pedro. Wow, za krótka. Zdecydowanie za krótka. Udało mi się kupić w ogóle wersję fizyczną, z czego jestem dumny. Chciałem tą grę tylko kiedy zobaczyłem trailer. Jest to Max Payne z dwoma pistoletami w dwuwymiarze. Bardzo, bardzo dobrze się w to gra i przypomina może troszeczkę Hotline Miami swoim gameplayem, czy Katane Zero, gdzie po prostu jest to wszystko tak szybko i tak łatwo jest, wiecie, zginąć, ale to jest taki, no nie wiem, taka symfonia strzelania. Zrobienie levelu bez otrzymania obrażeń, a rozwalenia wszystkich headshotami w zwolnionym tempie robiąc salta, to jest coś, co lubię. No i oczywiście jest motyw śmiesznego banana, który nam podpowiada, co robić. No i na sam koniec udało mi się ukończyć Żółwie Ninja, Shredder's Revenge się bodajże nazywa. Kurczę, beat'em up w najlepszej postaci. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że można jeszcze zrobić beat'em up tak dobry jak ten. To jest totalny, totalny powrót do takich czasów, salonów gier. Jeżeli macie szansę zagrać z kimś, to zagrajcie je. No ja niestety przyszedłem sam w samotności. Natalia nie była zbyt, nie jest zbyt napalona na granie w koopie. Super muzyka, fajny pixel art. No i to uczucie, nie? To uczucie właśnie tego, że jestem w salonie i nawalam przeciwników. No więc 2022, pierwsze 6 miesięcy, jak widzicie, był całkiem obfity. Oczywiście do tego jeszcze jest 30 tytułów, o których nie powiedziałem, w które zagrałem zbyt krótko, żeby się tutaj wypowiadać. No, a ukończonych tytułów jest ponad 20, może nawet, prawie 30, więc jestem zadowolony. Całkiem nieźle mi poszło, troszkę filmiki ucierpiały, bo zacząłem znowu więcej grać, a mniej edytować, ale oprócz tego to był to fajny, udany rok i były naprawdę fajne tytuły. Nie mogę się doczekać drugiej połowy. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to pamiętajcie, aby zostawić donację w postaci komentarza, uśmiechu, miłości, dobrego uczynku dla sąsiada. O, że właśnie, powiedzcie dzień dobry komuś na ulicy. No i jak to mówią inni, zasubujcie. Chociaż dokładnie do końca nie wiem, co to znaczy, bo jestem aniołem. Co dziękuję. To może być? Co to może być? Nie wiem, no ale tak wszyscy mówią, to ja też mówię, no co, no nie. Trzymajcie się cieplutko, Bóg z wami. Całuski. Ciumciaski. Tulaski. Kis okrem. I pijcie dużo wody, bo jest teraz gorąco. Kis, kis. Tak. Siku. We'll be right back.